Uwielbiamy Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Uwielbiamy Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których nam się ukazuje tyle mądrości, dobroci, miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna po całej ziemi, które mówi nam o Twojej niepojętej piękności. A choć się ukryłeś i utaiłeś swoją piękność, oczy nasze oświecone wiarą dosięgają Ciebie i dusze nasze poznają swego Stwórcę. Najwyższe dobro i serca nasze toną w modlitwie uwielbienia. Stwórco nasz i Panie, Twoja dobroć ośmiela nas, by mówić do Ciebie. Miłosierdzie Twoje sprawia, że znika między nami przepaść, która dzieli Stwórcę od stworzenia. W Tobie znajdujemy wszystko, czego nasze serce zapragnąć mogą. Tu na serca nasze spływają łask strumienie, tu dusze nasze czerpią życie wiekuiste. O Stwórco nasz i Panie, Ty sam dajesz nam siebie za tę niepojętą dobroć Twoją. Uwielbiamy Cię całym sercem i całą duszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew,
duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święty Janie Pawle, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. W pierwszą sobotę miesiąca w sposób szczególny pragniemy polecać i modlić się za matki oczekujące potomstwa. Bóg jest dawcą każdego życia. Prośmy Go o błogosławieństwo dla matek, które z ufnością oczekują dnia rozwiązania. Panie Boże dobry i litościwy, Stwórco Wszechrzeczy, Ty za współdziałaniem Ducha Świętego przygotowałeś chwalebną Dziewicę Maryję na godne mieszkanie dla swojego Syna. Ty napełniłeś Duchem Świętym Jana Chrzciciela i kazałeś mu radować się w łonie Matki. Przyjmij gorące pragnienie Twoich służebnic, pokornie błagających Cię o zachowanie potomstwa, które powołałeś do istnienia. Niech z pomocą Twoją ich dzieci szczęśliwie ujrzą światło dzienne i dojdą do łaski Chrztu Świętego.
niech Tobie zawsze wiernie służą i osiągną życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Przygardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas zawsze oddawaj. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Anię Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu, ognia i wojny. O, od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, wielbię Ciebie. Sakramencie, wielbię Ciebie w każdym momencie. O żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Przed Twym miłosierdziem otworzę głębię swą, bo Ty, Jezu, czekasz, by zbawić duszę mą. Jezu, ufam Tobie całe życie swe, ufać nie przestanę. Mówi serce me, Ty mi podasz ręce w godzinie śmierci mej. Jezu miłosierny, duszę zbawić chciej. Skąd był świat?
pocieszony, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Moi drodzy, gromadzi nas pierwsza sobota miesiąca. W szczególny sposób chcemy modlić się przez stawiennictwo Matki Najświętszej Niepokalanej, która prowadzi nas zawsze do Chrystusa, swojego Syna, a naszego Zbawcy. I to przez jej stawiennictwo zanosimy dzisiaj nasze intencje, z którymi przychodzimy, które nosimy w naszych sercach i które są bliskie także tym wszystkim, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu. Zatem polecamy w tej Eucharystii następujące intencje. W pierwszej modlimy się w intencji Izabeli z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Matki Bożej. Jest to intencja od rodziców. W drugiej modlimy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, umocnienie wiary i nadzieję dla Lucyny. W trzeciej modlimy się za świętej pamięci Jana w 8. rocznicę śmierci. Polecamy te wszystkie intencje miłosiernemu Bogu. Abyśmy mogli godnie to czynić, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w sercu Najświętszej Maryi Panny godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy stali się świątynią Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których posiągnęli i zbiegli im ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju i uczynię ich jednym ludem w kraju na górach Izraela. I jeden król będzie nimi wszystkimi rządził. I już nie będą tworzyć dwóch narodów. I już nie będą podzieleni na dwa królestwa. I już nie będą się kłaniać swym bożkom i wstrętnym kultom i wszelkim odstępstwom. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw
którymi zgrzeszyli. Oczynię ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jednego pasterza i żyć będą według moich praw i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nich będą oni i synowie i wnuki ich na zawsze, a mój sługa Dawid będzie na zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich Bogiem. Oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem Pan, który oświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Słuchajcie, narody, słowa Pana. Głoście na dalekich wyspach i mówcie. Ten, co rozproszył, zgromadzi Izraela i będzie czuwał nad nim jak pasterz nad swą trzodą. Pan nas obroni. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od siebie. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Wtedy ogarnie dziewice radość wśród tanieca. Młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Pan nas obroni, tak jak pasterz owce. Chwała Tobie, Królu wieków, chwała Tobie, Królu wieków. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha. Chwała Tobie, Królu. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno.
Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje, czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy siostry i bracia, zebrani tutaj nielicznie w świątyni i zebrani przed ekranami telewizorów, komputerów, łączący się z nami przez internet, przez TV Angel. Dzisiaj Bóg nam mówi o jedności. Tematem i taką nicią łączącą całą liturgię słowa dzisiaj jest jedność. Stary Testament, prorok Ezechiel, prorok działający na wygnaniu. Izraelici znaleźli się w niewoli babilońskiej i tam Bóg wzbudził proroka Ezechiela, aby po pierwsze pokazał Izraelitom, dlaczego znaleźli się w tej niewoli. Po drugie, aby prowadził ich właściwymi ścieżkami, by zmienili swoje postępowanie. I po trzecie, najważniejsze, aby wzbudzał w nich pokój ducha, aby rozpalał tego ducha i tą nadzieję. I popatrzmy na dzisiejsze pierwsze czytanie. Bóg przez proroka Ezechiela mówi, że oto wybieram Izraelitów spośród ludów. Oto ich zacznę jednoczyć. Zacznę ich zbierać w jeden naród. To jest to słowo nadziei skierowane do Izraelitów, że staną się jednym narodem. Że będzie nad nimi jeden pasterz, który będzie ich pasł, który będzie ich prowadził. Ale prorok też mówi dzisiaj dlaczego. Bo będą mieszkali w kraju, który dałem swemu słudze. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli. Oczyszczę im i już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami. Tu jest powód, dlaczego między innymi Izraelici znaleźli się w niewoli. Dlaczego Bóg na nich dopuścił to nieszczęście, ten ucisk. Zaczęli oddawać kult obcym bożkom, zaczęli grzeszyć, zaczęli odstępować od Boga, więc Izraelici zapomnieli, że ten Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu, który ich prowadził do ziemi egipskiej, do ziemi obiecanej, ten Bóg, który się o nich troszczy, jest ich jedynym, ma ich być jedynym Bogiem. Ale Boże miłosierdzie tutaj zwycięża. Boża miłość do człowieka zwycięża. I przez proroka Ezechiela mówi, że nie gaście, nie traćcie ducha. Ja zawrę z wami przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi. I tutaj dochodzimy do Ewangelii. Wiemy doskonale, że w Jezusie Chrystusie wypełniają się wszystkie obietnice i wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. Aby dobrze zrozumieć Ewangelię, inaczej, aby dobrze zrozumieć Stary Testament, trzeba patrzeć przez pryzmat Ewangelii, ale też aby rozumieć te słowa Jezusa i Jego działanie, Jego życie i działalność, trzeba patrzeć też na Stary Testament. I Jezus jest tym pasterzem, który prowadzi lud. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy też proroctwo. Proroctwo, które wypowiada kapłan Kajfasz. Lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tu jest oczywiście, wchodzi pycha i egoizm tych uczonych żydowskich arcykapłanów, kapłanów, bo oni czego się bali? Tego, że przyjdą Rzymianie, że zniszczą miasto, że zniszczą ich naród, że ich zniszczą, że oni już nie będą mieli z czego i za co żyć.
Więc lepiej, żeby zginął ten jeden, który pokazuje prawdę, niż żebyśmy my mieli źle i żeby nam było ciężko. Ale Bóg nawet tym złym ludziom pozwala działać po to, żeby z tego później wyciągnąć dobro. Jakim to jest dobrem? To, co pisze święty Paweł. Krzyż, który dla ludzi, dla pogan jest głupstwem, dla mnie jest symbolem zbawienia. Bo właśnie krzyż jest tym symbolem zbawienia i jedności. Znamy doskonale wymowę krzyża, jego tą wertykalną i horyzontalną, pionowa belka, która łączy ludzi z Bogiem i poprzeczna belka krzyża, która łączy ludzi ze sobą. Tak też trzeba patrzeć na krzyż, który staje się dla nas jednością. I Chrystus jest tym pasterzem, który pasie, bo mamy odtąd... Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale tak, żeby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. I tutaj przejdźmy do dzisiejszej obecnej sytuacji. Może się w nas rodzić bunt, dobrze, ale gdzie jest ta jedność? Przecież każdy z nas w swoim domu, każdy za swoimi drzwiami, pozamykany, odizolowany. Więc jak tu patrzeć na jedność Kościoła? Chociażby przez to, że gromadzimy się, łączymy się poprzez internet, poprzez media na Eucharystii. Ale ta jedność jest w pasterzu. Jak taka mała, i tym zakończę, jak owce idą za pasterzem. Pasterz nie idzie na końcu i nie pogania z owiec, tylko pasterz idzie pierwszy i owce idą za nim. I co jakiś czas nawołuje, zagwiżdże, coś krzyknie i owce znają głos pasterza. I tak samo my powinniśmy postępować, czyli znać głos tego naszego pasterza, który nas jednoczy w jedno. A tym głosem jest Słowo Boże. Więc mimo, że każdy z nas jest za zamkniętymi drzwiami w swoich domach, to pamiętajmy, że Boże Słowo jest tym, co nas powinno jednoczyć. Każde jedno Pismo Święte na całym świecie jest takie samo. Biblia, słowa Biblii są te same. Tak być powinno. I do tych słów, za te słowa się łapmy, aby tworzyć to jedno i aby być tą jedną owczarnią, którzy idą za Chrystusem i czerpią z tego Starego Testamentu te słowa otuchy, które dzisiaj Ezechiel mówi do Izraelitów, również mówi do nas, że nastanie ta jedność, nastanie pokój, bo Pan Bóg zawsze prowadzi do dobra. Zawsze chce nawet wydawałoby się z najgorszego zła. Pan Bóg chce wyciągnąć dobro, by Jego lud szedł za Nim i był jednością. Więc o tą jedność w sposób szczególny dzisiaj w pierwszą sobotę prośmy przez wstawiennictwo Maryi, ale też sięgajmy do tego Słowa Bożego, szczególnie w tym zbliżającym się Wielkim Tygodniu. Trwając w bliskości niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny i przyzywając jej orędownictwa, zanieśmy do Pana Boga wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, umacniało wiernych na drodze do portu zbawienia. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, aby osoby odpowiedzialne za losy ludów i narodów sprawowały rządy sprawiedliwie, w oparciu o dialog, unikając działań wojennych. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za praktykujących nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, aby wstawiennictwo niepokalane rodziło błogosławione owoce w ich życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi duchowo pogubionych, aby orędownictwo Najświętszej Maryi Panny
pomogło im całym sercem otworzyć się na Pana Boga i doświadczyć umocnienia duchowego pokoju. Przez pokalane serce Maryi wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za bluźniących przeciwko Panu Bogu, Maryi, Kościołowi, aby opamiętali się i weszli na drogę nawrócenia i wynagrodzenia za grzechy. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, za nasze rodziny, abyśmy trwając przy niepokalanym sercu Maryi potrafili uważnie słuchać Słowa Bożego i stawać się godnym mieszkaniem dla Pana Boga. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji Izabeli, jednocześnie z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie i opiekę Matki Bożej dla rodziców. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas. Módlmy się o zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, wiarę, nadzieję dla Lucyny. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie polecanego w tej Eucharystii Jana, aby otrzymał życie wieczne. Przez niepokalane serce Maryi wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty uczyniłeś Maryję całą piękną i złożyłeś w jej niepokalanym sercu największe dary. Przyjmij prośby płynące z naszych serc i wysłuchaj nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. O krwi najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia z nieba dla nas dany, o zdroju łaski, o ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany, Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata krwi boska prześwięta miłosierdzie wybłagała. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Módlmy się, Wszechmogący Boże, weźli z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy, oddając cześć Najświętszej Marii Matce Bożej i udziel nam Twojego przebaczenia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Duchem Twoim. Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności.
Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa, aby lud Twój wzrastał miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zostali z nadzieją zmartwychwstanie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Faustyną, świętym Józefem Sebastianem, świętym Janem Pawłem, błogosławionym Janem Balickim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się krwią Chrystusa stało, z soku wielu winnych gron pochodzi. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. O pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni zabłąkane owce, które giną. Jeden Kościół zbierz na nowo i przygarni, byśmy jedną stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Tak nas Chryste w swoim złącz Kościele. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Rodzicielce Twojego Syna, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Sprawa, byśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polecajmy dobroczyńców naszej świątyni, dzisiaj także w szczególny sposób Lucynę i Izabelę, Matce Najświętszej, także tych wszystkich, którzy potrzebują tego wstawiennictwa modlitewnego, aby trzymali siłę i potrzebne łaski do trwania w tych różnych swoich życiowych sytuacjach. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, Synowi swojemu nas zawsze wydawaj. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Matko Najświętsza, do serca Twego mieczem boleści wskróś przeszytego. Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzesznych, módl się za ucieczko grzesznych, módl się za nami.